Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Dzisiaj chciałem przekazać informację o wczorajszym procesie sądowym, który odbył się w Rzeszowie z powództwa Jana Burego przeciwko mnie. Otóż, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że ten proces, który był nagłośniony, kiedy pan minister Bury pozywał mnie do sądu, we wszystkich wiadomościach został utajniony, ponieważ werdykt był pewnie nie po myśli rządzących, bo wygrałem ten proces. Powództwo zostało oddalone, a koszty procesu zasądzone na moją rzecz od pana ministra Burego. Szanowni Państwo, proces trwał około 2 godzin. Na sali sądowej były kamery wszystkich telewizji, były liczne radia, gazety, ale nawet w pasku telewizyjnym werdykt sądu się nie przebił, ale być może dlatego, że po prostu został wydany zakaz publikacji materiałów dotyczących Jana Burego. I chciałbym przypomnieć tą całą historię. Otóż podczas debaty w Sejmie, kiedy była debata o finansach, o katastrofalnej sytuacji finansów na rynkach międzynarodowych i krajowych, pan Wincent Rostowski, pan premier Donald Tusk mówili o tym, że jest potrzeba oszczędzania i rzeczywiście takie oszczędzanie nam się funduje, podnosi się podatki, ale jednocześnie dla swoich się tego pasa nie zaciska, tylko się go popuszcza. Więc ja mówiłem o takiej sytuacji, która miała miejsce właśnie tu, dotycząca naszego terenu, ale dotycząca każdego z nas, no bo płacimy za energię elektryczną, a koszty takich bankietów są wliczane w koszty po prostu produkcji prądu. Otóż mówiłem o takiej kolacji, na której pan minister Bury był wraz z kolegami z zarządem elektrowni. Tu pokazuję zdjęcia jeszcze raz. Pokazywałem je podczas debaty sejmowej. Można. To zaraz jeszcze znajdę inne zdjęcie. Tutaj widać pana ministra Burego, szklanki, butelki. Znajdziemy jeszcze inne zdjęcie. O, tutaj. To podobno było posiedzenie wyjazdowe zarządu elektrowni Kozienice. Nie wiem, czy to butelką zgłasza się wnioski na takich posiedzeniach, ale pan minister w pozwie podał nieprawdę. Pan minister podał, że tam był tylko chwilę, przyjechał, że to było posiedzenie zarządu, a w trakcie postępowania sądowego przyznał, że był tam wiele godzin. My nie mieliśmy świadków, przywieźliśmy tam między innymi panią kelnerkę, która obsługiwała tą kolację. No, przypomnieliśmy ten rachunek, gdzie jest 3700 za alkohol, czyli wiele wódki można za to kupić, a pan minister twierdził, że pił tylko trochę wina i popijał wodą. Otóż kelnerka zeznała, że wszyscy, którzy tam uczestniczyli w tej kolacji, pili porówno i wychodzili gdzieś około 1:30, kończyła się ta kolacja, wychodzili na chwiejnych nogach, więc no, jednak sąd oddalił, choć nie rozpatrywał merytorycznie sprawy, oddalił, ale nasi świadkowie, bo jeszcze był drugi świadek, śledczy, dziennikarz, który jest autorem tych zdjęć, pokazywał jeszcze inne zdjęcia, opisywał również przebieg tej kolacji. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, w mediach nigdzie się to nie pokazało, natomiast ja otrzymałem takie pismo, zaraz je tu znajdę, tu mam chyba w kieszeni, tu mam pismo dziennikarzy. Szanowny panie pośle, niestety w dzisiejszych aktualnościach telewizji Rzeszów nie mogliśmy wyemitować materiału filmowego dotyczącego wykorzystywania przez ministra Jana Burego publicznych pieniędzy na kolację w ekskluzywnym hotelu wraz z zarządem elektrowni Kozienice. Materiał został wycofany z głównego wydania naszego programu informacyjnego z dzisiejszego, to było 22 sierpnia. I decyzją dyrektora Włodzimierza Rudolfa został wydany na piśmie zakaz jego emisji. Materiał nie tylko powracał do wcześniej omawianych już sytuacji, ale ukazywał nowe fakty, do których dotarliśmy po dziennikarskim śledztwie, a więc kto uczestniczył w zakrapianej kolacji, znajdowali się tam współpracownicy ze spółek Jana Burego i tak dalej. Myślimy, że
i tutaj i tak dalej, żeby interpelację poselską złożyć, aby odkryć prawdziwe kulisy działania ministra, ale i pokazać mechanizmy nacisków i cenzury w telewizji publicznej. Otóż, szanowni państwo, jak sobie przypominacie, kiedy podczas debaty sejmowej o tym mówiłem, minister Wincent Rostowski przyznał mi 100% racji. Ja myślałem, że będzie jakaś reakcja, że minister Bury zostanie odwołany, no bo jednak trwonienie pieniędzy w spółkach Skarbu Państwa odbija się później na naszych kieszeniach, kiedy tak trzeba oszczędzać, kiedy nam się zaciska pasa, a tutaj można powiedzieć rozpasane kolacje, gdzieś wyjazdowe posiedzenia, które przecież nie mają żadnego uzasadnienia, bo elektrownia Kozienice tutaj obok u nas działająca ma piękne biuro zarządu, ma duży budynek, gdzie takie posiedzenia mogą się odbywać. Więc reakcją na moje słowa był pozew ministra Burego, przegrany na szczęście. Natomiast ciekawa sprawa, którą zeznał pan minister podczas tego posiedzenia, było to, iż powiadomił, że on bywa często na różnych kolacjach i ta ilość alkoholu, która była na tej kolacji, nie była niczym ponadstandardowym. Więc ja w trosce o zdrowie pana ministra Burego zgłosiłem wniosek do pana premiera, żeby go zdymisjonował, no bo wątroba pana ministra może po prostu nie wytrzymać tak ciężkiej pracy. Liczę na to, że pan premier łaskawie, dbając o zdrowie swoich współpracowników, zwolni go z tak trudnych obowiązków kolacji zakrapianych. Chciałem jeszcze, mówiąc o tej całej sytuacji, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy mi pomogli, między innymi tutaj Darkowi, który wspierał mnie w tej sprawie, pomógł mnie, byliśmy tam razem i między innymi dzięki jemu, jego wsparciu wygrałem ten proces, także dziękuję. Darek Piwoński jest jedną z tych osób, które walczą o dobro publiczne, które starają się, żeby elektrownia Kozienice była uczciwie zarządzana i żeby po prostu Polska była Polską uczciwą dla zwykłych Polaków, a nie dla kolesi, którzy obsiedli spółki Skarbu Państwa. Dziękuję. Bardzo prosimy o pytania dotyczące konferencji prasowej. Bardzo proszę, ja bez obaw oczekuję na ten proces. Mamy dowody, mamy świadków, są rachunki. No, tutaj w żadnym procesie, no chyba że byłby to jakiś dziwaczny proces, gdzie nie bierze się pod uwagę faktów, dowodów, zeznań świadków, to mógłby ewentualnie tylko osiągnąć sukces. Ale ja myślę, że pan minister prędzej przestanie być ministrem, niż złoży pozew do sądu, a jeżeli złoży pozew, to myślę, że również i tą sprawę wygram. Jestem przekonany, że jeśli Polska jest uczciwa, a jeszcze w sądach są uczciwi sędziowie, takie chociażby wczoraj w Rzeszowie, to nie mam się czego obawiać. Ja natomiast zamierzam wytoczyć panu ministrowi Buremu pozew i mam nadzieję, że tym razem również wygram. Pan minister poniesie konsekwencje swoich działań. Panie pośle, ale czy może nie lepiej także ustalać prezesa zarządu? Ja myślę, że po prostu trzeba wygrać wybory i tak trwoniące pieniądze, zarządy wysłać na zieloną trawkę, a kwestia odpowiedzialności karnej to już jest kwestia prokuratury. Wiem, że w tej sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze. Oczekujemy na pozytywne zakończenie tego postępowania. Wiemy również, że pani minister Pitera prowadzi jakieś postępowanie w tej sprawie. Minister Jan Bury już w tym roku został ukarany naganą przez premiera. Myślę, że ponowna kompromitująca sprawa dotycząca pana ministra spowoduje, że zostanie zdymisjonowany, nie tylko odsunięty od decyzji, bo w tej chwili, o ile wiadomo, został odsunięty od decyzji, natomiast powinien zostać po prostu zwolniony z pracy. Zwolniony. Za takie rzeczy w zwykłym zakładzie pracy zwalnia się dyscyplinarnie. Tutaj broni się kolegów do upadłego. Myślę, że to bardzo niedobra praktyka. No myślę, że na razie to
Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że z moich informacji, jakie uzyskałem wczoraj wieczorem z pewnych źródeł, to raczej pan minister Burzyń, zanim wytoczy proces cywilny przeciwko posłowi Suskiemu, to się zastanowi dwa razy i raczej tego procesu, na moje informacje, z dnia wczorajszego wieczorem nie będzie. Znaczy ja bardzo bym nawet chciał, żeby pan poseł Bury wytoczył proces w powództwie cywilnym. Wtedy odbywałaby się procedura uchylenia immunitetu. Miałby możliwość wystąpienia w Sejmie nieograniczonego czasem i wtedy mógłbym o tych wszystkich sprawach pokazać, powiedzieć, przedstawić dowody, nie tak jak w debacie dziś bardzo ograniczonej, kiedy na właśnie zabranie głosu w tej sprawie pozwolono mi mówić półtorej minuty, więc przez półtorej minuty nie można powiedzieć o bardzo skomplikowanych, negatywnych procesach, jakie się dzieją w naszym państwie. A tutaj, szanowni państwo, mam postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie oddala się wniosek i zasądza od wnioskodawcy Jana Burego na rzecz uczestnika Marka Suskiego koszty postępowania sądowego. O ile wiem, pan minister nie złożył apelacji, więc wyrok jest prawomocny. Są jeszcze jakieś pytania?